Hej, hej, witam się bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. Mamy niedzielę, kochani. Wybieramy się rodziną na zakupy. No i później wybieram się z dzieciakami do mojej takiej sąsiadki, której dzieci chodzą do szkoły razem z jej dziećmi, z moimi dziećmi. Także, kochani, zostańcie ze mną, zróbcie sobie coś dobrego do picia, zasiądźcie wygodnie w fotelikach. No i miło spędźcie ten czas razem ze mną. Także życzę Wam miłego dzionka i wieczoru. No hej, witam się z Wami już na drugi dzień. Miałam jeszcze wczoraj cosik dograć, ale poszłam tam do tych sąsiadów. Dzieciaki się pobawiły, wyszalały, były w miarę grzeczne. Złapały bardzo dobry kontakt ze sobą. My dorośli również, zapoznaliśmy się lepiej i w ogóle było bardzo miło, bardzo sympatycznie. Nie chciałam, wiecie, nagrywać u nich w domu, bo może sobie tego nie życzą, może nie chcą pokazywać twarzy. Nawet nie pytałam, wolę takich rzeczy unikać. No, teraz jestem natomiast w tym, tutaj pod sklepem Carys, bo mi się sobie chce kupić następnego jakiegoś laptopa. Najpierw sobie zamówił i mają tutaj przywieźć do sklepu, także zobaczymy, czy już jest. A ja przy okazji sobie zobaczę tutaj kilka sklepów. Muszę wybrać jakiś prezent dla chłopczyka, do którego idziemy w niedzielę. Nie wiem, co jeszcze mu kupić, ale najprawdopodobniej pójdę do B&M-u, bo jest największy wybór tych zabawek. Nie będę jeździła tam po miastach i tak dalej, bo nie ma na to czasu. No, u mnie to wiecie, że dzieje się wszystko tak na spontanie. Także tyle. No i coś tam jeszcze dogram może dzisiaj. Dzisiaj to się czuję taka połamana, coś, jakieś choróbsko krąży. Mój misiek nawet dzisiaj nie pojechał do pracy, bo naprawdę, znaczy pojechał i wrócił, bo go mięśnie bolą, stawy, więc coś się tam kroi, jakieś wirusy. No, dobra kochani, ja na razie będę kończyć i widzimy się później. Tam w endemie, no wybór jest duży. Wiecie co, to dziecko lubi podobno Titanica, coś z Titanica, nie wiem, może coś znajdę takiego. A jak nie, to nie wiem, jakieś auto sterowane, nie mam pojęcia. To dziecko ma 4 lata, tak jak Hania. Także coś znajdziemy. No, powiem Wam, że drożyzna niesamowita, niesamowita drożyzna. Kupię mu taki zestaw żołnierza, teraz akurat są adekwatne czasy. Nie no, akurat żartuję. Ale Oskar to by się ucieszył, jakby coś takiego dostał, bo on lubi wszystkie te szczelanki. No, biorę mu takie coś, taki zestaw. Tu jest taka stacja policyjna. Myślę, że jemu się to spodoba. I coś do tego jeszcze mu dokupię. Także powinien być zadowolony. Zestaw takich jeszcze resoraczków mu kupiłam. Jakieś słodkości mu dołożę i będzie fajny prezencik. Idę teraz po jakąś fajną kartkę urodzinową i fajną jakąś torbę albo coś do zawijania, jakiś papier urodzinowy. No hej, witam się z Wami już w kolejnym dniu. Miałam coś jeszcze wczoraj dograć, ale po prostu nie było kiedy. Zaraz Wam pokażę resztę rzeczy, jaką kupiłam na prezent dla tego chłopczyka, który będzie miał niedługo party w B&M-ie. To już Wam pokazywałam te prezenty w sklepie. A tutaj jeszcze mu dokupiłam, kochani, taką kartkę urodzinową. Także Oskarek z albo Maksiu wypisze wszystko, co trzeba. No i idziemy. Już wszystko jest potwierdzone. Także bardzo się rodzice ucieszyli, że przyjdziemy. Będzie tam naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tak.
I przy okazji, jak tam byłam, to kupiłam jeszcze kilka rzeczy. To jest chyba wersja limitowana, tak, limited edition. Uwielbiam edycje limitowane, przeróżnych zapachów i tak dalej, wiecie. I kupiłam taki spray do kibelka z Febreze Hermes, taki do toalety. Frozen Freesia. Mówię Wam, jak pięknie pachnie. Kosztowało to, nie wiem, coś 2 czy 2,5 funta. Te limitowane, one zazwyczaj są troszeczkę tańsze. Także ja chyba więcej tego kupię, kochani, bo później ich już nie będzie. Ale bardzo, bardzo ładnie pachnie. Aż teraz psiknę. Super pachnie. Super. Tutaj wzięłam sobie taką maseczkę. Plastic Free Mask. I tutaj sponsorują Cancer Research. Znaczy jest zbiórka na leczenie wszelkiego raka. A teraz wiecie, raczysko niestety dominuje świat. Przez te wszystkie lockdowny, przez to wszystko, przez te wszystkie preparaty coraz więcej niestety ludzi choruje na różne nowotwory. No to taką maseczkę kupiłam sobie za funt czy za funt 50, nie pamiętam. Ta maseczka w płachcie, ona jest Radiant Rose. Maseczka Night Time, czyli to jest na noc. No. Skin Techniques. Jeszcze raz Wam pokazuję, jak wygląda ta maseczka. Tak. I bardzo lubię woski. Woski takie nie do ciała. Woski do ciała też lubię, jak tam depilację robię nieraz. Mam taki podgrzewacz. Ale lubię takie woski do podgrzewacza. Chodzi mi kominek, żeby ładnie pachniało. Nieraz jak nie mam takiej świecy zapachowej, to po prostu mam takie malutkie świeczuszki, te wkłady, i mam ten specjalny kominek i takie ładne Fabulosa z firmy Fabulosa. Zobaczcie, taki wosk zapachowy. Bardzo ładnie pachnie. Słodziutko, jak perfumy. Wiecie? To ma taki zapach jak te z Fantazji, z Britney Spears, te perfumy, co mam. Super pachnie. Dobra, to jest to. Jest. Muszę zaraz wszystko pochować, żeby Oskar nie widział, bo on to uwielbia, wiecie, się bawić różnymi takimi zabawkami. No i taką torebkę kupiłam. Taką dużą torbę kupiłam na prezenty. Także spokojnie zmieszczą się te prezenty. No i teraz, kochani, dzisiaj jak byłam z Miśkiem po ten komputer, bo sobie kupił nowego laptopa. Jaki to laptop? Pokażę Wam może w innym odcinku, ale dobry laptop z Lenovo. Lenovo Yoga. Jakiś jest taki jeden z najnowszych, nie wiem. Nie wiem, ile kosztował, co i jak. No pewnie nie tani, ale do jego potrzeb tam, wiecie, do firmy musi mieć porządne sprzęty, bo bardzo dużo spędza czasu właśnie przy komputerze. No, także jak byłam w Karysie, to jeszcze weszłam sobie do Funciaka, który jest połączony z Pepco, i mówię, muszę rękawiczki kupić dzieciakom, bo po prostu tutaj to nagminnie dzieci gdzieś w szkole gubią. Nie tylko moje, w ogóle dzieci strasznie gubią ciuchy tutaj, czy to nawet jumpery, czy cokolwiek. Ale gubią tą odzież. No i byłam właśnie w tym Funciaku i mówię, kupię mu w Pepco dzieciakom te wszystkie rzeczy. Także wysypię i Wam zaraz pokażę. Oczywiście kupiłam balony, bo mój Oskarek będzie miał urodzinki w piątek, już 7. No nie mogę uwierzyć, że tak szybko to wszystko mija. Tutaj są takie z konfetti, także jak się przedziurawi, no to będzie brudno, bałagan w domu. Takie z konfetti balony. Następne balony, oczywiście musiałam już jeden odkryć balon, bo Szalotka zobaczyła i wariacje dostawała. Także takie pastelowe kolory. Pastę do zębów dla Szalotki i dla Hani z Colgate, taka pasta. My mamy różne pasty i do różnego wieku, także wiecie, żeby nie było za dużo fluoru
czasem bez fluoru używamy. Oczywiście co jakiś czas wymieniamy szczoteczki, ta jest bardzo, bardzo mięciutka, od 4 do 6 lat taka. Fajnie, bo je się stawia, one się przyklejają do dna, także fajnie, nie przewracają się te szczoteczki. Druga taka, to akurat w funciaku, ale to kosztowało chyba £1,25 za sztukę. Tutaj siódemeczka na torta dla Oskarka, druga siódemeczka też jest, bo jeszcze będzie brał do szkoły torcika, jak to u nas tradycja jest, zawsze biorą. W Pepko, bo jest połączony z funciakiem, kupiłam, kochani, taki zestawik, taką piękną piżamkę dla Szarlotki, bo wszyscy mają piżamy grube, fajne piżamki, ale Szarlotka nie ma, za 6 funtów. I tutaj są spodenki do tego. Mnie się jeden dres spodobał, ale nie wzięłam, szkoda mi było pieniędzy. Taki welurowy znalazłam, wiecie, a długo, długo szukałam weluru, takiego w miarę dobrego, no i był w Pepko akurat. Zawsze jak jest mi szkoda pieniędzy, to akurat są fajne rzeczy. No, też tak macie? Dobra, tutaj Szarlotce wzięłam taki dwupak, spodnie, taki dwupak, takie dresowe spodenki, kochani. O, dwupak. Jedne takie, drugie takie. Ja tak szczerze mówiąc wolę ciemniejsze. To nie jest niebieski kolor, to jest taki bardziej, taki lila, fiolet to jest. Lubię takie ciemniejsze, bo wiecie, dzieci to często brudzą, kolana są zaraz powycierane. I kochani, kupiłam zestawy rękawiczek dla Hanusi takie, kupiłam, kotki. To są całe rękawiczki? Nie, to nie są całe. Są odkryte palce, tylko ten jeden palec jest nieodkryty, reszta to są odkryte. To takie przejściowe. Aha, tutaj te kotki są doczepione po to, żeby w razie czego, i to jest na guziczek odpinane, o, bardzo pomysłowe, żeby sobie te paluszki zakryć w razie czego, jakby było zimno. Czyli bardzo przydatna sprawa. Ja to takie właśnie lubię z odkrytymi palcami, jak gdzieś, jak jest chłodno, na przykład na rowerze jeżdżę i tak dalej, to lubię właśnie takie z odkrytymi palcami. Ale to jest naprawdę bardzo pomysłowe, że wiecie, jest to nakrycie na palce, w razie czego. To jest dla Hani. Te natomiast Jurassic Park, Jurassic World, takie dla Oskarka. Te są z zakrytymi palcami. One były po 2,5 funta za sztukę. A dla Maksiunia mojego takie, też ładne, bardzo ładny print, taki typowo zimowy. Ja takie porządne kupiłam w tamtym roku i już została mi tylko jedna. Tak to jest. I kochani, taki dwupak dla Szarlotki. Jedne takie, a drugie takie lila. Także tyle. Tyle by było. Aha, jeszcze taką szczoteczkę do zębów dla Maksiunia. Także tyle. I ostatnią rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, to w tym sklepie Shuzon. Ostatnio Maksiu miał, Oskarek miał kupowane wellisy takie porządne, z grubej gumy i ocieplane w środku. I coś takiego też chciałam kupić Szarlotce, bo Hania ma jeszcze z tamtego roku porządne takie trapery ocieplane, lakierkowe, więc no nie ma sensu kupować nowych, skoro jeszcze te są w miarę dobre. A dla Szarlotki kupiłam w Shuzon. Ile one kosztowały? Te kosztowały akurat 20 funtów, niedrogo. Takie ocieplane kozaczki. Takie ocieplane kozaczki kupiłam. One są z takiego jakby... Nie, to nie jest zamsz. To jest takie ekoskóra, takie. W środku oczywiście ogrzewane, tutaj zameczek, tutaj tak wyglądają. O, dla Szarlotki. Chciałam coś ciemniejszego, bo żeby one się tak szybko nie brudziły. A to jest, kochani, firma, zaraz Wam powiem, jaka to firma. Walk Right.
O, one są bardzo dobrze wyprofilowane, te buciki. Także super. To by było wszystko na dzisiaj, kochani. Będę kończyć tego vloga. Miałam o czymś z Wami porozmawiać jeszcze, ale zapomniałam. A czekajcie, dzisiaj szłam, rano zobaczyłam sobie Facebooka, no i mój kolega, który do nas przychodzi, ostatnio byliśmy wszyscy na spacerze, no i on jest teraz, można powiedzieć, singlem od dłuższego czasu, wychowuje sam dzieci. No i mówi, że nieraz to takie ma, wiecie, taką trochę depresję go łapie. No chciałby mieć kogoś fajnego, z kim by mógł dzielić życie. Ma przecudowne córeczki, dzieciaczki, syneczka też ma. I kochani, marzyła mu się jakaś fajna dziewczyna. Długo, długo, długo nie mógł znaleźć. Znaczy nie szukał w sumie, ale no nigdy mu się tak nie trafiła fajna dziewczyna przez ten czas. No i ja tak spojrzałam na niego, jakiś, kiedy to było? Z miesiąc temu. Ja mówię, wiesz co? Ja mam takiego czuja, że niedługo spotkasz taką osobę. Że niedługo będziesz miał kobitkę. I on mówi, nie, raczej nie, raczej nie. No a dzisiaj patrzę na Facebooka i wystawił, że jest w związku. Także pogratulowałam. No i dzisiaj, jak szliśmy do szkoły, to mówię, no widzisz, intuicja moja się nie myliła. Także zobaczymy. Życzę mu jak najlepiej, żeby naprawdę, żeby trafił na super kobietę, która lubi jego dzieci, kocha jego dzieci i w ogóle, no naprawdę się cieszę, że jemu się udało. To tyle. Także wierzcie w swoją intuicję. Intuicja, taka prawdziwa intuicja, raczej nie zawodzi, mówi prawdę. No, bo tak rozmawiałam też z nim o tych moich intuicjach, moich snach. On w ogóle jest medium. Nie wiem, czy Wam mówiłam. Kiedyś Wam mówiłam o tym, że ktoś w moim gronie jest medium i on czuje duchy na przykład i tak dalej. Nie widzi duchów. Jak był mały, to widział. No i on też tam gadał, że ja mam taką czy taką aurę. Ja mówię, wiesz, ja w takie rzeczy nie wchodzę, ja w takie rzeczy się po prostu nie bawię. Dla mnie to jest, nieważne czy to jest czarna, czy biała magia, dla mnie to jest magia. Nic, co jest takiego, to aż w takie rzeczy nie wchodzę, ale wierzę akurat w to, że mogą być ludzie, którzy mają takie dary, że potrafią kogoś tam, wiecie, być takim, że prześwietlić człowieka potrafią, intencje i tak dalej. Więc w coś takiego wierzę. No i on też zrobił taki opis mojej osoby. Zaciekawiło mnie to dosyć. No dużo, dużo rzeczy powiedział, co według mnie jest prawdą. Może kiedyś na ten temat porozmawiamy i w ogóle ma czuja do ludzi i ten. Ale mówi, ty też masz intuicję. Ty masz po prostu tak rozwiniętą, Ewelina, intuicję i on to widzi, że to jest dar, że jest po prostu dar. Nie wiem, ale nie chcę w żadne tam, wiecie, takie światy wchodzić głębiej. Mówi, twoje sny nie są zwykłe. Tak mi powiedział kiedyś. Ale to na ten temat jeszcze porozmawiamy. Patrzcie, zbliża się Halloween, którego ja oczywiście nie obchodzę, ale cosik będę chciała nagrać, jakiś taki temat, wiecie, taki o duchach, o duszach. Tutaj mam pełno książek, takich mistyków, mistyczek. No i myślę, że sceneria też chyba będzie odpowiednia. Taki mam plan, ale co z tego wyjdzie, nie chcę obiecywać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No chciałabym coś taki, jakiś ciekawy odcinek nagrać, żebyście się nie nudzili, nie nudziły. Wiecie, ja jestem teraz tak mocno zajęta, ja naprawdę nie mam czasu, ja nie oglądam Waszych vlogów. Naprawdę 1 na 10 obejrzę tam od czasu do czasu tak przelotem, a nieraz jest tak, że nawet nie obejrzę, tylko sobie włączę, gdzieś tam coś leci w tle. Bardziej się teraz skupiam na innych rodzajach filmów, ale nie to, że Was nie lubię, czy przestałam, czy mnie interesować i tak dalej, tylko po prostu ja nie mam czasu, ja teraz mam inne rzeczy na głowie i teraz mam ważniejsze rzeczy, ważniejsze priorytety, ale jak będę miała tylko czas,
to sobie wrócę do Waszych vlogów i będę po kilka oglądała, ale na razie no, nie jestem w stanie. Także staram się nagrywać tak w miarę często te filmy, tak oczywiście na spontanie, wiecie, jakie te moje filmy są czasem nieładne, nieskładne, no ale nie mam innego wyjścia, ale wiem, że też lubicie moje takie biadolenie o niczym, można powiedzieć, albo o wszystkim. Także lubicie posłuchać mnie, po obejrzeć nawet moją wstrętną gębę. No tak, tak żartobliwie. No, to tyle. Tyle życzę Wam miłego dzionka, wieczoru, popołudnia, czy tam dnia jutrzejszego. Nie wiem, kiedy mnie będziecie oglądać. Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam mocno i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie.